Cześć, witajcie. Przed tablety sztylety, powiedzmy. Dziś chciałbym was zaprosić na pierwszy odcinek serii. A więc może zaczniemy. A więc tak. Obejrzyjmy sobie intro do tej jakże wspaniałej gry. No kto za przeciwnika nie jest? Jeden człowiek odmienił losy wielu setek. Dobra, poprawię to przy montowaniu. Ale na razie sobie to darujemy i zaczynamy rozgrywkę. Jesteś już. A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Czuję się, jakbym kilka tygodni... Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Teraz będzie mi się cały czas głos Xardasa kojarzył z Birkartem Grelenortem. Gniew Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonać. Musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Jak z siłami zła? Sprzymierzyć? Dobra, nieważne. Zobaczymy później. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został... wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie! I przybyły wszystkie. Nawet smoki. Smoki? Tak. Nawet te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. No dokładnie. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne, należy do ciebie. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. O to chodzi. Nazywają go Okiem Inosa. Tak, oko Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik Oka Inosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. A co to było w ogóle? Aha, to był ten taki wielki mieczek, dobra. Czym dokładnie jest oko Inosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości. Ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. Pamiętam właściwości z poprzednich moich... z poprzedniego czasu, kiedy w to grałem. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. To wzmocnienie. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia ma mnie za zmarłego. I niech tak pozostanie. No cóż, dobra, zobaczymy za niedługo, co z tego wyniknie, co tutaj co możemy zrobić na samym początku. Mamy tu parę książek, ale to tam w sumie mało nam da.
Weźmiemy sobie miksturkę. Bodajże leczniczą, aczkolwiek nie pamiętam. Stół runiczny. Czym? Runy robić? Da się runy robić, aczkolwiek trzeba mieć blank runa. Chyba. A może to nie ta gra. W każdym razie nieważne. Dobra, idziemy sobie. Idziemy. I co możemy tu znaleźć? No. Okej, właśnie o to mi chodziło. I mamy pierwszą w życiu naszą broń. Jej, zakładamy lagę. Teraz możemy poczuć się jak prawdziwy wojownik z czasów średniowiecznych, czy jakich to tam, tak, średniowiecznych mniej więcej. A możemy iść dalej, zwiedzać tą wieżę. Jest bardzo podobna do tej wieży Xardasa z pierwszej części, aczkolwiek jest kilka różnic. Na przykład, zaraz zobaczycie, weźmiemy sobie to. Na przykład tutaj stoi pewna kapliczka, która nie stała w części pierwszej. I w Gothic 2 bez dodatka też nie stała. Jest to kapliczka Beliara, do której możemy się pomodlić. Po co takiemu Xardasowi kapliczka Beliara, nie? Dobra, możemy teraz przeszukiwać dalej wieżę, bo tutaj wiadomo, nic ciekawego nas nie spotka. Klucz. Przyda się, why not. A propos książek, sprawdzę, czy książki są czytalne. Tak, książki są czytalne. No. Czyli tak jak mniej więcej jak w pierwszej części. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy tu wszystkie książki są czytalne. A nie, może to w pierwszej części nie wszystkie były czytalne. Oj, nie pamiętam już dokładnie. Otwórzmy sobie to. Mamy tutaj, jak widać, trochę kasy. Zwój magiczny, który daje światło. Wytrychy, które są bardzo... Wytrychy, które są bardzo przydatne w grze. No i sztylet, który jest troszeczkę słabszy od naszej lagi. Więc chyba zostaniemy przy ladze, tak? No okej, a więc możemy wychodzić stąd. Bardzo chętnie bym zszedł tędy po prostu skacząc, ale niestety to może okazać się nieco zgubne dla mnie, więc pójdziemy po prostu tędy, no, przechodź. Okej. Idziemy sobie, idziemy. I ta wieża naprawdę nie chce się skończyć, dlatego trzeba będzie co to. Tędy chyba jest zupełnie na dół zejście, czyli wyjście z wieży. A więc sobie tu pójdziemy, bo tam chyba już nie ma nic ciekawego. Tam jeszcze sprawdzę. No tak jak myślałem. Trochę kasy nigdy nie zaszkodzi, nie? Bo później ona będzie nam bardzo potrzebna. Mamy także zwój leczący. No i zwój kuli ognia. Zobaczymy. Coś z tego na pewno nam się przyda, aczkolwiek nie wiem, czy od razu. W sumie... nie wiem, ile będę nagrywał materiałów z Gothica. Możliwe, że będą to materiały na wyrywki. Nie w ciągłości fabularnej, a bardzo możliwe, że będą najpierw w ciągłości fabularnej przez jakiś czas, a później już jakieś dalsze momenty. Zobaczymy, jak to będzie. Już raczej nic ciekawego nie znajdziemy. Wow. A więc możemy stąd iść. Tędy. No i cóż. Wychodzimy po raz pierwszy z wieży. Tutaj jest piękny świat. Mroczny taki. Jak to przystało na Gothica 2, nie? Bo w jedynce taki mroczny aż nie był. Nie pogardzimy żadnym mięsem, nie? Tam coś chyba było, z tego co pamiętam. Jakieś... przejścia czy coś tego typu, ale nieważne. No gin, że co? A to już nie jest owca, nie?
tam różnice są. I proszę. Nie spodziewałem się tego. Dobra, tutaj już nie ma racji czego szukać. Wracajmy na główny szlak, ponieważ... Tu możemy co najwyżej... tu możemy co najwyżej się... nie wiem, co zrobić. W każdym razie nie mamy sensu tam iść. Jeszcze przynajmniej na razie. No, a... nie klikuj. Nie, nie klikuj, tylko... Wiecie, o co mi chodzi. Dobra. Więc tu nasze pierwsze walki nie są zbyt one skomplikowane, aczkolwiek warto... Może najedzmy się trochę, co? Okej, to wystarczy nam, kula ognia też się przyda. I sądzę, że na początek nic innego nam nie pozostało jak... iście, tak. Jak pójście dalej. Poznajecie? Stary znajomy, nie? Dobra, jedna poradzę. Bestia mniej. A, nie trzy? No dobra, nieważne. Ej, ty! Jakieś kłopoty? Do diabła, nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila. Ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały. Jeszcze w Górniczej Dolinie. Nie przypominam sobie. Daj spokój. Nauczyłem się ucznictwa i skradania się w mojej chatce niedaleko starego obozu. A wiecie, przypominasz sobie? Będziemy... No, nazywasz się Kavalorn, tak? Nawet, nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz? No chyba oczywiste, nie? Do miasta. Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz, gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psioników z Górniczej Doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z Korinis, kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś z nim porozmawiać? Mhm. Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić Górniczą Dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. No nieźle. Też tam kiedyś należałem, pamiętam. Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. Wiecie co? Chyba sobie przejdę jeszcze raz całą tą grę. Powiedz mi coś więcej o wodnym kręgu. Nie wolno mi o tym mówić. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korinis. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. Może pozwoli ci wstąpić do kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. No, pójdziemy sobie do niego, pójdziemy, zdecydowanie. Nie wiem, czy na wizji, czy po prostu pójdę bez nagrywania, aczkolwiek... Niczego tu nie znajdę. Na pewno przyłączę się do magów wody, ponieważ jest to tak jakby darmowy... darmowy pancerz i chyba też darmowa broń, o ile mnie pamięć nie myli. Dobra, sprawdźmy. O, możemy sobie ekwipować nowy toporek. Jej. Akurat możemy, aha. Dobra, a więc poczekamy, aż będziemy mogli i wtedy się ekwipujemy. No cóż. Ale tymczasem, zanim będziemy mogli cokolwiek ekwipować, cokolwiek sprawdzać i tak dalej, czas zapisać i się pożegnać, ponieważ... kończy się czas odcinka, nie? A więc tak. Zapraszam was do komentowania, oceniania, no i subskrypcji. Zobaczymy się w następnym odcinku. Ponownie z gry Gothic 2.
No i ja już bym się w takim razie żegnał. Cześć.